22 października wernisażem poplenerowym podsumowany został dwutygodniowy plener malarski organizowany przez łańcucką Galerię Marzenie. Wydarzenie od 17 lat związane jest z Łańcutem, a jego ideą jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy artystami plastykami. W tegorocznym plenerze nadal nie mogli uczestniczyć artyści spoza Polski z powodu ciągnącej się pandemii. Mimo to udział wzięło 33 artystów. Jest bardzo dużo osób, które przyjeżdżają co roku. To są już tacy nasi stali artyści, którzy są z nami od lat. Jest nawet parę osób, które chyba były na 15 plenerach z 17. Część jest takich, którzy do nas pierwszy raz w tym roku przyjechali z Łodzi na przykład. Dwie panie przyjechały, bardzo fajne artystki. No, z całej Polski, z Poznania był pan też po raz pierwszy. Także staramy się tych artystów, zawsze to jest tak, że jeden drugiemu poleca, że fajne miejsce, fajni ludzie i żeby przyjechać. No i to fajnie, bo też zawiązują się nowe przyjaźnie. Jak mówiła sama organizatorka Marzena Kowalska, na plenery zjeżdżają malarze z różnych stron, by w pięknych krajobrazach szukać natchnienia. Od 3 lat plener odbywa się w miejscowości Brzuza Królewska, gdzie uczestnicy poznają urokliwe zakątki Podkarpacia. Tutaj też odbywa się pierwsza prezentacja powstałych prac. Do Łańcuta obrazy zawitały w ubiegły piątek, gdzie uroczyście zaprezentowano je na wystawie. Głównie tutaj, które prezentujemy w Miejskim Domu Kultury, to prace na płótnie. Jest to malarstwo olejne lub akrylowe na płótnie. Były też graficzne prace, ale tutaj niestety już nie brakło miejsca, żeby je pokazać, bo jest tego dość dużo. Wśród licznie zebranych uczestników piątkowego wernisażu znaleźli się także sami autorzy. Plener oraz wystawy poplenerowe dofinansowane zostały z budżetu województwa podkarpackiego i odbyły się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Łańcuta oraz wójta gminy Leżańsk. Dziękuję serdecznie wszystkim artystom za to, że wzięli udział w tym plenerze, że jesteście z Marzeną, że chcecie razem tworzyć. Życzę wszystkiego dobrego, kolejnych wspaniałych prac, dobrych pomysłów. Rozwijajcie się, a Miejski Dom Kultury jak zawsze służy pomocą i możecie liczyć na to, że możemy się tu wszyscy razem spotkać, możemy porozmawiać, możemy ocenić, zobaczyć efekt Waszych prac. Wystawa czynna do 28 listopada w Galerii MDK.